Dzień dobry, wszystko gra, odcinek 13. Dziś znajduję się w pokoju hotelowym w mieście stołecznym Warszawa. Nadaję właśnie stąd dla Państwa odcinek, w którym trzy, a właściwie cztery bardzo ważne elementy. Na początek utwór Pastelowe dźwięki. Potem moja muzyczna odpowiedź na jeden z komentarzy, który znalazłem na moim kanale YouTube. Na zakończenie, prawie na zakończenie, ZPT, czyli utwór zrobiony przez telefon. Dziś gościem będzie Jakub Subik, muzyk, producent, multiinstrumentalista. W ogóle świetny gość, znamy się od ponad 20 lat już chyba. I na zakończenie rozwiązanie konkursu oczywiście. Właśnie, zapomniałem o kijach deszczowych, zaraz jeszcze te kije deszczowe przyniosę. Ważną cechą pokoju hotelowego, w którym przebywam, jest to, że jest on wyposażony w ekspres do kawy. Taki ekspres ciśnieniowy, można zrobić porządną kawę. Naczynie nieco inne, jak widać, niż zwykle. Natomiast napój znajdujący się w środku zasadniczo sprawdza się cały czas tak samo. Mamy kije, a to oczywiście na koniec odcinka, rozwiązanie konkursu. A tymczasem, szanowni Państwo, chciałbym zaproponować utwór Pastelowe dźwięki, żeby troszeczkę zrekompensować Państwu te deszczowe klimaty. Było sporo komentarzy, że ciągle tylko deszcz, ciągle tylko deszcz. Nie mam utworu na temat słońca, natomiast taki najbardziej chyba właśnie słoneczny z utworów, jakie dotychczas stworzyłem, to Pastelowe dźwięki. Zapraszam do wysłuchania utworu, a do niego dołączona taka pastelowa wizualizacja.
pytania i p odpowiedzi. Szanowni Państwo, ja tam trochę mam zaległości w odpowiadaniu na Państwa maile. Postaram się to jak najszybciej zrobić, na wszystkie wiadomości odpowiedzieć. A dziś w cyklu pytania i odpowiedzi chciałbym się odnieść wprost do jednego z komentarzy, który znalazłem na YouTubie. Otóż całkiem jak na moje możliwości sporą popularność ostatnio na YouTubie uzyskuje taki jeden mój filmik, który nagrałem z drumlą. Utwór wyimprowizowany z drumlą i z kachonem. I tam pod filmem pan, którego imienia teraz nie pamiętam, napisał więcej drumli. Dobrze, no to proszę. I na razie to tyle, jeśli chodzi o drumlę, bo na drumlę chciałbym kiedyś przeznaczyć całkowicie osobny odcinek, także będzie jeszcze więcej drumli. ZPT, czyli zrobione przez telefon. Dziś Jakub Subik, muzyk, producent, multiinstrumentalista. Z Kubą poznaliśmy się jakieś 20 lat temu. Taka ciekawa historia. Jechaliśmy na Kaszuby nocnym pociągiem z moim metalowym zespołem No Hate. Wieźliśmy ze sobą sprzęt, piece gitarowe, statywy, talerze do perkusji. Niesamowita rzecz. Nie wiem, jak to w ogóle się stało, że my dojechaliśmy. Dostaliśmy po drodze mandat za nadbagaż. Jechaliśmy grać koncert i kiedy wysiedliśmy na stacji PKP, spotkaliśmy młodego, troszkę z rok, ze dwa lata młodszego gościa od nas, który rozdawał ulotki i spytał się, co robimy, zobaczył, że mamy instrumenty. No i powiedzieliśmy, że przyjechaliśmy zagrać koncert w amfiteatrze w Harzykowach, a on powiedział, że mają też zespół taki hardkorowo-metalowy, który się nazywa Lobotomia. Tu serdecznie pozdrawiam wszystkich chłopaków z tego kiedyś funkcjonującego zespołu. No i koniec końców, skracając tę historię, zagraliśmy wtedy wspólnie koncert w Harzykowach. Później Lobotomia przyjechała też do Radomska, mojego rodzinnego miasta, gdzie również wspólnie zagraliśmy koncert. I tak z Kubą utrzymujemy kontakty mailowe. Do dziś nawet planujemy się spotkać, na żywo pogadać. No i dziś chyba coś naprawdę nietypowego powstało, bo Kuba przysłał mi utwór, który kiedyś stworzył, ale postanowił go nie upubliczniać. Utwór oryginalnie jest w stylistyce takiej R&B. Rano wstań, pościel, łóżko, nastaw kawę. Kaszkę zrób, już wołają dzieci nasze. Tato kaszę, buziak w czasie. To jest sposób, żeby życie było nasze. Nie ma dni, żeby usiąść tu spokojnie. Ciągle
dosłownie. Ja nie słuchałem oryginału, kiedy robiłem moją przeróbkę. Właściwie wziąłem od Kuby tylko wokal, troszkę klawisza, który też po swojemu przetworzyłem. No i tak nie mogłem się zdecydować, czy to będzie bardziej elektroniczny utwór, czy trochę będzie miał rockowy charakter. Postanowiłem to połączyć i ten wokal Kuby, który jest w tej stylistyce takiej R&B, bardzo pozytywny przekaz, troszeczkę tak zanurzyłem w takim mroczniejszym klimacie i można powiedzieć, że cały utwór Kuby to coś, co ma nas zachęcić do pozytywnego myślenia, dodać nam otuchy, ale opisuje też takie sytuacje, w których jest trudno. I Kuba w swoim utworze skupił się właśnie w muzyce na tych pozytywnych rzeczach, a ja w mojej wersji, tak mi się wydaje, bardziej się odniosłem do tych opisywanych trudnych sytuacji. No i takie połączenie właśnie powstało. Nastaw kawę, kaszkę zrób, już wołają dzieci nasze. Tato kaszę, buziak w czasze. To jest sposób, żeby życie było nasze. Nie ma dni, żeby usiąść tu spokojnie. Ciągle dym, ciągle ciągnąć się za spodnie. W tak spokojnie, przyjm to godnie. Tak się zmienia świat przez czyny, a nie słownie. Rób swoje, rób swoje, rób swoje, rób swoje. Gryzie z mej naczynia i nie szukaj pocieszenia w paru drinach. Nogi zginaj, z muzą dylaj, nie ociągaj się, bo będzie tu zadyma. Kiedy ktoś ciebie prosi, nie daj czekać. Pomoc to jest otwieranie na człowieka. Człowiek czeka na człowieka. Otwórz serce i powielaj dobry przekaz. Rób swoje, rób swoje, rób swoje. Masz blisko ludzi do kochania. Nie zapomnij, by oddzielić ich od rana. To co wlejesz, będą dawać. Więc dopilnuj, byś nie jechał na oparach. Gdy ci źle, włącz robota odkurzacza. Patrz jak wciąga czarne myśli z głowy nara. Czysty dywan, czysta bania. Nie zaprzątaj sobie głowy zbędny balast. Rób swoje, rób swoje, rób swoje, rób swoje, rób swoje. No wstań, pościel, łóżko, nastaw kawę. Kaszkę zrób, już wołają dzieci nasze. Tato kaszę, buziak w czasze. To jest sposób, żeby życie było nasze. Nie ma dni, żeby usiąść tu spokojnie. Ciągle dym, ciągle ciągnąć się za spodnie. W tak spokojnie, przyjm to godnie. Tak się zmienia świat przez czyny, a nie słownie. Tak się zmienia świat przez czyny, a nie słownie. Tak się zmienia świat przez czyny, a nie słownie. Tak się zmienia świat przez czyny, a nie słownie. Tak się zmienia świat przez czyny, a nie słownie.
Oczywiście w komentarzu znajdziecie wszystkie linki, które umożliwią Wam posłuchanie twórczości Kuby. Serdecznie Wam polecam, a nawet też kiedyś z dwoma moimi córkami wystąpiłem w jego teledysku. No właśnie, właściwie to Kuba, Ty pierwszy zrobiłeś ZPT, bo zrobiłeś teledysk, w którym poprosiłeś, żeby nagrać coś, wysłać Tobie z telefonu, także no, Twoje ZPT było pierwsze. No dobrze, Szanowni Państwo, konkurs, mam tu już przygotowane losy. Ja chciałem tylko jeszcze wyjaśnić, gdyby jeszcze tego typu konkurs się pojawił. Szanowni Państwo, trzeba było napisać komentarz pod odcinkiem z kijem deszczowym i którykolwiek z moich odcinków udostępnić jako publiczny na Facebooku. Tylko te osoby, które zrobiły te dwie rzeczy, biorą udział w losowaniu. To co? Jest maszyna losująca. Wrzucam losy. Blokada została zwolniona, czy jak to tam się mówi w tym bębnie losującym. Kij numer 1, pomarańczowy, otrzymuje Marcin Power P. Kij numer 2, paseczki, otrzymuje Strefa Kojących Dźwięków. O! Delikatnie. Kij numer 3. Takie jakieś rośliny, jakieś ludki. Otrzymuje Joanna Drozdek. I tu zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa. Pozdrawiam rodzinę. Ale losowanie jest uczciwe, Szanowni Państwo. I kij numer 4. Kwiaty wędruje do pana Marcina Paszkowskiego. Serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, myślę, że jeszcze jakieś konkursy u mnie w odcinkach się pojawią. Cały czas serdecznie zapraszam do oglądania mojej serii, do komentowania, do polubiania. Czasem tak naprawdę zwykłe skomentowanie może spowodować, że ten film obejrzy więcej osób, także będę wdzięczny. Jestem na Facebooku, jestem na YouTubie. Pozdrawiam. Aha, odcinek kolejny dość szybko, bo będzie we wtorek. Wydanie specjalne z okazji Dnia Dziecka. Do zobaczenia.